Siema, cześć i czołem, moi wspaniali. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Radda. Tak jak tutaj na rejestracji tego oto BMW, którym będziemy jeździli w tym oto odcinku. Zobaczmy, odpalmy auto. Zobaczmy, jak wygląda z każdej strony. Jest to BMW 1 serii M Coupé. Tak wygląda. Charakterystyczny jest z przodu grill przydzielony na pół tego auta. No i coś mogę tutaj więcej o nim powiedzieć. Jednostką napędową tego BMW jest silnik rzędowy sześciocylindrowy o pojemności 3 litrów, generujący moc 335 koni mechanicznych, co przy masie własnej auta, zaraz ja mam tutaj wyścig, jeszcze nie wybrałem sobie, wybierzmy sobie wyścig. Przy masie własnej 1496 kg możemy rozpędzić auto do 250 km na godzinę z kagancem. Po zdjęciu kaganca elektronicznego auto możemy rozpędzić do 300 km na godzinę. To jest rekomendacje autologu, zobaczmy. Zdobądź kamień milowy, wykonaj drift samochodem tym, a zrób to, nim zrobią to znajomi. Zdobędziemy za to punkty. Warto takie rzeczy sobie dodawać. No i także tak to się ma. Auto możemy rozpędzić od 0 do 100 w 4 sekundy 90 i 90, czyli prawie w 5 sekund. Do 200 km na godzinę od 0 potrzebujemy na to już 17 sekund i 3 dziesiątych. Wyścigi. Jeszcze wybierzemy. Tu mamy łatwy wyścig. Łatwy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wybierzmy to. No i dobrze, w tym kierunku mamy jechać. Auto zatrzymują nam tarcze hamulcowe. Z przodu 360, z tyłu 350. Co tutaj jeszcze mógłbym więcej dodać? No BMW, co to znaczy skrót BMW? Będziesz miał wydatek. Także ten tego, będziesz miał wydatek. Jedziemy, 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 wyprzedzamy, to nie będę za nimi w lub godzinę. Mamy jeszcze 800 metrów, 700 do punktu zbornego, do naszego wybranego wyścigu. Ładny kolorek. Tutaj na bagażniku widzimy z prawej strony charakterystyczna M-ka. Jechać, jechać. Kto tu się odwala? Nie mnie tutaj pukają, stukają, a ja stoję, jakbym jechał naprawdę, nie ma czasu. Jedziemy. Także w grze jeździmy za dnia, jak i w ciągu nocy, bo cykl gry jest dobowy, czyli 24-godzinny. No i dobra, to jest to. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję to wygrać. Postarajmy się. No i dobra. Widzę, że gdzieś tutaj będziemy się ścigali w porcie. Czułość kierownicy mam na maksimum. No i tam ustawienia sobie zmieniam co jakiś czas. Szukam swojego złotego środka. No dobra, póki co zobaczmy. Zjeżdżaj, zjeżdżaj. Ładnie. Pozycja piąta. Uwaga, uwaga!
Kurde, mać, nie poszło. A tak było dobrze. Nic nie widzę. Dobra, jednego mamy. Przejdziemy w środki. No i dobrze, dobra decyzja to była. Uwaga, uwaga. Bo tutaj jak za szybkie, za wściekłych jest ruch uliczny i musimy się w tych nielegalnych wyścigach właśnie uważać. Ajajajajaj. Mamy też nitro, mogę sobie, ale to nie teraz, na prostej bardziej. O, teraz. Postarajmy się. No powiedzmy, że zaliczony ten zakręt. Uwaga tutaj. Już mam 200 na godzinę. Mamy to, meta. No i co powiem? Bądź zawsze pierwszy, nigdy nie drugi, ponieważ drugi to pierwszy przegrany. Udało się. Długa droga hamowania, ale byliśmy rozpędzeni. No to nic dziwnego. No i w ogóle po jakim terenie jechałem. Także, no tak wyglądamy. Niezła zabawa. Można się wyżyć. Zatrzymajmy się gdzieś tutaj w tym pasie zieleni, powiedzmy. Zobaczmy, jak nasze auto wygląda. No. Maska pognieciona. W ogóle są takie uszkodzenia. Widzimy kosmetyczne. Jakieś wgnioty. Tam szyba tutaj popękała. Gdzie to było? Z tej strony. Nie, z tej. O, tutaj widzimy. No, tak to widzimy, jak tutaj te plastiki popękały nam, o, na dole pod zderzakiem te wloty powietrza. Także jest taka szczegółowość uszkodzeń. O, tutaj widać szybę z tyłu po lewej stronie, zaraz nad bagażnikiem. No i dobra, weźmy sobie, wybierzmy jeszcze coś, jakiś może średni wyścig. Obława, czy ja chcę tą obławę? Może tą obławę zrobimy z policją. Rozpoczniemy od razu. Bez zbędnego czekania. Za pierwsze miejsce dostaniemy wzmocnione nadwozie, za drugie wtrysk nitro. Za trzecie same punkty. O, akcja się rozgrywa na lotnisku. Już się coś zaczyna dziać. No, taki policyjny transformer tutaj biega. Dobrze, jedziemy, uciekamy. O, jak po dachach. Nieźle. Co tu się wydarzyło? No już mamy szyby powybijane. Możemy nitro? Uciekamy z powrotem. Ach, nie zmieściłem się tam. Idę na dół. Tutaj przeskoczymy, tutaj mamy jakiś... O! Pięknie! My musimy jak najszybciej uciec. Więc się postarajmy. Tylna szyba cała w puzzlach. O, sytuacja się uspokaja. Widzą mnie już, kurde mać, tak dobrze było. Tutaj z lewej strony przy minimapie mamy taki
cyfra 1 i 2 nad 1, może maksymalnie nad wzrostem do 6, to jest intensywność pościgu. Czym wyższa cyfra, tym większa intensywność. No i trudniej, bo na zobaczcie, spychają jeszcze jakieś suwy. Jedziemy, jedziemy, naprawimy auto. Taranują, kolczatki rozkładają, blokady robią na drogach. Aj, nie tak. Jedziemy, jedziemy, uśkamy. To przyjedziemy. Wyjedźmy może z tego lotniska. Mamy trójkę. Jedziemy, jedziemy. Mogę też używać właśnie nitro, czy ratować. Ładnie. Nie widzę, słońce razi, także fajnie, to też takie, jak w rzeczywistości wyjeżdżając w dzień z takiego tunelu. A weź się aresztuj. Mogę przycisnąć, może to pomoże. Uwaga, uwaga. Barierka mnie bardzo przytrzymała. Dobra, sytuacja się uspokaja, cieszy mnie to. No nie na długo. Dobrze. Utrzymajmy tą sytuację. Mamy trójkę. Pada nam, zmniejsza nam się do dwójki. O, widzicie? Tam taki pasek pionowy maleje, czyli dobrze. Dobrze to dla nas. Na spokojnie, na spokojnie. Cieszy mnie to. Jeszcze trochę, wytrzymajmy. Jak auto wygląda? Oj, oj. Takie ładne auto. Także ten skrót BMW, będziesz miał wydatek, to w tym przypadku jak najbardziej się sprawdza. No i dobra, dostępny wtrysk nitro. Super. Jeszcze jakiś może wyścig zrobimy. Może jakiś ten uniknięto pościgu. Wiem. Dispatch to all units in code 3. Supervisor is suspending search. Return to duty. Wyścigi. Średni. Za pierwsze dostaniemy nadwozie aero, a za drugie miejsce będzie skrócenie biegów. Wyznaczmy, nie, rozpoczniemy od razu wyścig, szkoda czasu. I w tym odcinku to by było wszystko. Zobaczymy, jak tam pójdzie, może się uda wygrać. Też widzę, że jest to wyścig tutaj na lotnisku. No żeż kurde.
mesie. Ach ty łajzo, jak pukają, pukają, agresywnie jeżdżą. Pamiętajmy, że mamy napęd na tylną oś, więc też auto się inaczej prowadzi. I ostrożnie z ręcznym, z gazem, ze wszystkim w sumie. Piąta pozycja. Jedź, jedź, jedź. No to nieźle. Pomóżmy sobie tym nitro. Czwarta. I na trzeci dojedziemy. Także brąz. Także raz na wozie, raz pod wozem, nie było źle. Sami widzicie, jakie to są trudne wyścigi, gdzie ja tutaj poleciałem nad plażem. Także w tym odcinku to by było wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Także ten tego. Do następnego. Bye bye.